Praca pograniczników to nie tylko kontrola paszportów, ale przede wszystkim, jak tu w placówce w Chównikach pod Przemyślem, pilnowanie zielonej granicy, czasami z narażeniem życia. Funkcjonariusze tutaj raczej trzeba ich nazwać pasjonatami tej pracy, więc same jakieś tam sukcesy drobne w pracy przenoszą się na grunt takiej satysfakcji osobistej. W bieszczadzkim oddziale Straży Granicznej jest około 2000 funkcjonariuszy. Pomaga im nowoczesny sprzęt i nowe technologie. Nasza praca ma troszeczkę inny charakter niż było to 20 lat temu, gdzie funkcjonariusze pełnili służbę, czy to obserwacje, czy postawione im zadania w tak zwanych krzakach. Dzisiaj ta praca jest bardziej wydajna. Dziś pogranicznicy z całej Polski świętowali w Przemyślu. Jak podkreślał ich dowódca, jeszcze nigdy w historii Unii Europejskiej ochrona granic nie była tak ważna. I to, co dzieje się daleko na wschodzie Europy, to, co dzieje się na południu Europy i to, co się dzieje też w Europie, mówię o wydarzeniach, o zagrożeniu terrorystycznym, powoduje, że Straż naprawdę przebudowuje swój zakres zadań. Zadań, z których doskonale zdają sobie sprawę funkcjonariusze bieszczadzkiego oddziału, bo to właśnie oni strzegą wschodniej granicy Unii. Odpowiedzialność bardzo duża. No, ubiegły rok to jest około 10 milionów odpraw podróżnych, prawie 3 miliony środków transportu, także ten przepływ osób, towarów przez granicę jest bardzo duży. Z okazji Święta Pograniczników odsłonięto tablicę upamiętniającą generała Jana Jura Gorzechowskiego, patrona bieszczadzkiego oddziału. Gośćmi dzisiejszych obchodów byli też twórcy serialu Watacha, opowiadającego o pracy bieszczadzkich pograniczników.